Naszym gościem jest Jerzy Kulej. Witam, mistrzu. Witam. Jak ocenia pan walkę? Teraz oglądamy Pawła Głażewskiego. Jak ocenia pan ten pojedynek? Bardzo emocjonujący. Tu są przeciwnicy, którzy mają bardzo podobne atuty. Wiemy o tym, że Paweł Głażewski słynie z silnego ciosu lewą ręką i przeciwnik bardzo podobny, a tu też lewy sierpowy. I tutaj z ogromnym niepokojem obserwuję ten pojedynek, bo może być rozstrzygnięcie przed czasem i to z obu stron. W tej chwili właśnie znowu lewy sierpowy przeciwnika. O, i kolejny opuszcza prawą rękę. Bardzo teraz niebezpieczny moment dla Głażewskiego. No, będzie to walka prawdopodobnie do końca tak w napięciu nas trzymała, bo tu jeden cios może zdecydować o wyniku tego pojedynku. Wynik walki jeszcze przed nami. Jak pan ocenia walkę Krzysztofa Włodarczyka i wynik sam? No, miał pan okazję komentować to wydarzenie. Jak pan ocenia wynik i całą walkę, postawę Krzyśka w tej walce? O, Krzysztof wyjątkowo słabo boksował. Ja go nie pamiętam w tak słabej formie. Natomiast praca sędziego pozostawia, ringowego sędziego, pozostawia dużo do życzenia, bo gdyby liczył tak jak powinien drugi raz Fragomeniego, gdyby dał szansę na atak, bo po liczeniu Krzysztof już by go nie zostawił i w tym narożniku walka by się rozstrzygnęła. Ja odniosłem wrażenie, że sędzia podjął decyzję i też byłaby to słuszna, gdyby ten pojedynek przerwał. Tak mi się wydawało, że przerwał i że Krzysztof wygrał. Krzysztof poszedł do narożnika, licząc na to, że on już zwyciężył. W pewnym momencie, po ponad minucie, minuta odpoczynku przeciwnika, pozwoliła mu się zebrać do tej walki, a natomiast ta minuta bardzo zaszkodziła Krzysztofowi, bo on się po prostu rozkleił, on już się pogodził z tym, on już był szczęśliwy, on już wygrał. I nagle trzeba było się zbierać znowu plan taktyczny, znowu to jest bardzo niebezpieczny moment. No i myślę, że tutaj pan sędzia powinien po takim werdykcie i po takim sposobie zachowania niezgodnym z przepisami powinien odpowiedzieć na kilka pytań kogoś, kto się tym powinien zainteresować. Ktoś z federacji, żeby właśnie wyjaśnił, dlaczego tak zrobił. To było nieregulaminowe. I oczywiście sam werdykt był później też, moim zdaniem, poziom do końca tego pojedynku przeważał Fragomeni i no, był to szczęśliwy werdykt dla Krzysztofa. Oczywiście ja też mu życzę i ucieszyłem się bardzo, bo Fragomeni zachował swój tytuł, zachował pas, a Krzysztof nie szedł z ringu pokonany, bo już był zwycięzcą. Tomasz Adamek, mówiło się o wielu znanych nazwiskach, Hopkins, Roy Jones Jr., później Godfrey, a ostatecznie Bobby Gunn. Jak pan przyjął tę wiadomość, że Tomek zamiast z legendą zawalczy no, z zawodnikiem średniej klasy, powiedzmy sobie szczerze, walka będzie w Newark, czyli polonijne miejsce. Jak pan ocenia tą całą sytuację? No ja jestem zadowolony z tego, że wreszcie Tomek ma przeciwnika, że wreszcie będzie telewizja, że wreszcie otrzyma pieniądze, na które liczył. A przeciwnik nie jest wcale taki łatwy zresztą, obym się mylił, bo to są tacy młodzi gniewni, którzy idą do przodu, wykorzystują swoją szansę. Ja przeglądam internet i jego wypowiedzi obserwuję. I to mnie niepokoi, jeżeli tak się taki młody zawodnik zachowuje. Ja dam tylko przykład, kiedy Darek Michalczewski walczył z Francuzem, to był ta jego porażka, to był Tiozo, który przyjechał, a wcześniej czytałem jego wywiady, które mnie zaniepokoiły bardzo, bo pytano go, czy nie obawiasz się, że jedziesz do niego, do Niemiec, tam rzadko kto wygrywa. On mówi, ja nie walczę w Niemczech, ja walczę w ringu. I przekonał mnie o tym, że jednak tak jak mówił, tak się zachował. No wspaniały moment walki Głażewskiego. Myślę, że po tej serii sierpowych przeciwnik już się nie zbierze i prawdopodobnie walka ta kolejny zaraz nogę zobaczy. Także wracając jeszcze do pytania, czy Gunn nie będzie zbyt łatwym. Ja sądzę, że może to być trudna. Ja oczywiście wierzę i życzę, żeby wygrał. Bo oczywiście to jest bardzo poważny dla niego. Tomek jest na bardzo dobrej drodze w tej chwili i ta droga idzie cały czas do góry. Więc życzę, żeby i to był sukces i myślę, że walka ta skończy się z korzyścią dla Tomka. I nie lekceważyłbym przeciwnika. Przypomnę tylko, że to jest taki młody, gniewny, a większość walk ma wygranych przed czasem. A jaka przyszłość przed Krzysztofem Włodarczykiem? Po tym remisie co dalej? Jak pan uważa, co powinien teraz menadżer Krzyśka zrobić?
Przede wszystkim powinien zmienić sposób przygotowania. Nie wolno zawodnikowi o takich predyspozycjach, jak ma Krzysztof Diablo-Włodarczyk. Potworna dynamika, bardzo mocny cios i z lewej, i z prawej ręki. A w podstawa jego świadczyła, jego przygotowanie było niewłaściwe, że był trenowany na siłę, że był trenowany siłowo, że przeważały w treningu nie elementy szybkości, elementy taktyczno-techniczne, a elementy siły. I to wylazło, i to było powodem tej słabszej postawy właśnie. I teraz powinien zmienić ten sposób, wrócić do tego starego treningu. Powinien pracować nad tymi elementami szybkościowymi, nad reakcją, nad elastycznością. Powrócić do starej swojej szkoły, do tej postawy, którą zdobywał Mistrzostwo Świata. Kontuzja Marcina Najmana. Pana reakcja na to wszystko, że Marcin nie wystąpił na KSW? Ja to się bardzo cieszę, że nie wystąpi na KSW, bo dla mnie wszystko, każda inna dyscyplina poza boksem, a związana z boksem, tak jak te MMA czy inne te sporty, kopane, kickboks, to dla mnie, ja nie jestem kibicem, ja nie jestem sympatykiem tych dyscyplin. Natomiast boks to jest klasyczna sprawa. Tam są pięści, są obrony, są regulaminy, tam jest przewaga, jest kontuzja, a w MMA tego nie ma. Tam można, tam ludzie sobie krzywdę mogą nawet zrobić i jest to zgodne z przepisami. I ja wiem, że kibice wymagają brutalności, żądze krwi mają, chcą widzieć, przeżywać te emocje. Ja nie jestem zwolennikiem tych dyscyplin. Proszę nie brać tego jako krytykę i żeby wszyscy tak uważali jak ja. No ja, dla mnie w boksie jest za dużo brutalności. Ten boks, który teraz oglądamy, jest wiele brutalności, wiele więcej niż czas, który był papasztami. On układał walkę pod kątem techniki, sposobu, jakichś tam sztuczek. Natomiast teraz w naszym boksie, no niestety, dominuje tężyzna fizyczna, dominuje dynamika, dominuje, no w boksie zawodowym szczególnie, no przed chwilą widzieliśmy, no dwóch wspaniałych, dobrze wyszkolonych, no Paweł Głażewski, bardzo dobrze wyszkolony zawodnik, przyjął propozycję przeciwnika i była to normalna, ordynarna bójka. Efektowne zwycięstwo, bo wygrał przed czasem, dwa razy przeciwnik liczony, ale stać go na coś lepszego. Mógłby to zrobić o wiele lepiej, gdyby wykorzystał swoją wiedzę i zastosował elementy techniki. Też wygrałby przed czasem i o wiele łatwiej i ładniej niż zrobił to teraz.